ale to jest tak jak na weselu. Jak jesteś panem młodym, to de facto ty de facto nie wiesz, co się dzieje w koło. Po prostu jesteś zszokowany. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Dosłownie przed chwilą minął mnie koordynator medialny Pucharu Świata i mówisz: Dominik, na kogo czekasz tak późną porą? Ja mówię: no, na Adama Małysza, dziś 10 lat od ostatniego skoku. I tak stanął, mówi: 10 lat? Niemożliwe, nieprawdopodobne, niewiarygodne. No dokładnie, gdzieś tam nie chce się wierzyć. Ja też dzisiaj w zasadzie dostałem rano SMS-a od mojego kuzyna, który no, śledził i skoki, i w rajdach, jak jeździłem cały czas, taki wierny fan. No i mówi, że niewiarygodne, że 10 lat minęło. Ja myślę, kurczę, o co się mu rozchodzi? Wysyłam mu SMS-a, o co ci chodzi? A on mówi, no co, nie pamiętasz, 10 lat temu kończyłeś karierę? Więc no szybko to leci ten czas, więc dlatego mało kto gdzieś tam na to zwraca uwagę. Z ręką na sercu, czy przez te 10 lat oddał pan jakikolwiek skok? Nie, na zjazdówkach parę razy udało się mi gdzieś tam skoczyć, ale jeśli chodzi o narty skokowe, to nie. Nagrań z tego pewnie nie ma. Nie ma nagrań na pewno, no bo zazwyczaj to byłem albo sam, albo w towarzystwie gdzieś tam jadąc na stoku zjazdowym, więc nikt nie miał kamery. Ale jakoś tak, żeby do skoków na nartach skokowych mnie nie ciągło jakby z powrotem, żeby ubrać te narty i skoczyć. Były takie oczywiście momenty gdzieś tam na początku, ale też przez to, że przeszedłem do rajdów, to jakby odciągnąłem się od tego. I takiego, można nawet powiedzieć, popełnienia błędu, że byłoby zastanawianie, czy nie wrócić się do tego sportu, bo wielu z zawodników jakby kończyło karierę, później wracało i nie wychodziło im to na dobre. A zresztą ja obiecałem Hanu Lepis to, że nie wrócę. No właśnie, częściowo odpowiedział pan na kolejne pytanie, ale czy był taki moment, taka myśl, patrząc na rozwój skoków, że kurczę, może trochę za szybko, a może właśnie to był ten moment idealny? Ja się przygotowywałem dosyć długo, bo z 2 lata się przygotowałem do tego, żeby zakończyć tę karierę, więc dlatego nie było takiego wahania, że to jest dobry, zły, czy nie wiem, nietrafiona decyzja, czy moment. Nie, raczej było to, że to jest bardzo świadoma decyzja. Myślę, że to był bardzo dobry moment, bo ja zawsze mówiłem, że chciałbym zakończyć karierę, jak będę dobrze skakał, a nie jak będę w kryzysie czy w dołku. I gdzieś tam ten plan był taki właśnie, że jak zdobędę medal, nieważne jakiego koloru, to wtedy to jest ten moment i powiem, że dosyć. Marzec to w ogóle taki okres, tegoroczny marzec, rocznic. Najpierw momentu ogłoszenia tej decyzji w Oslo. Ostatni konkurs, niesamowity tutaj w Planicy, w podobnej pogodzie, a może jak dzisiaj. No i potem Benefis, dokładnie 10 lat temu. Kiedy było najwięcej emocji takich, no powiedziałbym pewnie chwili wzruszenia? To jest trudno powiedzieć, bo każdy ten moment troszkę był inaczej, ale myślę, że największe takie wzruszenie to na pewno było w Oslo, jak ogłosiłem i to może nie było miłe dla mnie, dlatego że ja to ogłosiłem na dole, jak wyjechałem na górę, to dowiedziałem się, że jeden z dziennikarzy już to Hanu powiedział, a prosiłem wcześniej na dole, żeby nie mówić, że ja chcę to mu sam powiedzieć. No i to było dla mnie przykre i dlatego było dużo emocji, ale emocji właśnie takich mniej pozytywnych. Jeśli chodzi o emocje takie pozytywne i To na pewno było Zakopane, gdzie był Benefis i de facto no, na początku się wydawało, że się nie uda skoczyć, mocno sypało. Niektórzy nawet twierdzili, że to znaki z góry, że mam nie kończyć tej kariery. Ale w końcu na koniec się udało skoczyć jeden skok wbrew jakby organizatorom, bo można powiedzieć, że oni wtedy nawet zakazali nam skakać, ale ja na własne życzenie poszedłem na górę, zresztą paru ze mną, między innymi Simon Aman, więc i oddaliśmy ten skok, więc to dla tej publiczności, która tam przyszła i żeby gdzieś tam nie tylko mnie pożegnać, ale myślę, żeby się podziękować tej publiczności, że no tak cierpliwie czekała na ten ostatni skok. No właśnie, na tym Benefisie chciałbym się skupić, jak do takiego albumu rodzinnego tutaj przysiąść. To był bardzo długi dzień. Ja wtedy nie byłem w Zakopanem, ale swoją drogą były tam tysiące kibiców. To chyba jakiś rekord. To nie były zawody, to nie była żadna oficjalna impreza i tyle tysięcy zjawiło się pod skocznią. No ale tak jak mówię, to był długi dzień. Zaczęło się od śniadania w telewizji. Bardzo się to ciągnęło. No bardzo się to ciągnęło, ale też wiedziałem, że to jest taki moment, gdzie no trzeba jeszcze dać coś z siebie i gdzieś tam poświęcić ten dzień właśnie na takie między innymi wspomnienia, pożegnanie się z kibicami, z widzami i tak dalej.
oczywiście później skoki, na sam koniec gdzieś tam kolacja jeszcze z prezydentem, a już na sam koniec to już bankiet, który był bardzo blisko Krupówek, chyba Dworzec Tatrzański to się nazywało. Bardzo fajni właściciele, miło wszystko było zorganizowane, także bawiliśmy się do samego rana, co rzadko się mi zdarzało. Format tych zawodów też był nietypowy, nie powiem szalony, ale taki bardzo kreatywny. Kręciło się kołem i w takim kole fortuny losowało się odległość i zamysł był taki, żeby dobierać sobie belkę, tak, i spróbować trafić w tę odległość. No i w tym wszystkim światowa czołówka, każdy z wąsem przyozdobiony. No de facto w końcu się stało tak, że nie było tego skoku do celu, bo to był taki zamiar Red Bulla, gdzie miało być właśnie tak, że się kręci i skacze się w miejsce, w które się wyznaczy, lub na samym początku w ogóle była wersja taka, że na zeskoku są ustawione punkty z różnych stron, daleko, blisko, 100 punktów, 20, 30, 50 i jak się wskoczyło do tego koła, to miało się te punkty zdobywać. Myśmy to testowali dużo wcześniej i była kiepska pogoda, nie wyszła nam, więc dlatego Red Bull jakby na sam koniec z tego zrezygnował. Po prostu chcieli zrobić takie ostatnie skoki moje, ale też z innymi zawodnikami, także dowolność belek oczywiście i kto skoczy, gdzie skoczy, tam nie było żadnych ocen ani nic, tym bardziej, że w końcu ten skok był oddany tylko jeden i w takich ciężkich warunkach, bo bardzo dużo śniegu było, także to już było tylko i wyłącznie pod publikę. Ale zanim ten skok, to były też zjazdy z Bulli, a czegoś takiego w telewizji nie widziałem do tamtego momentu. Jak to wyglądały kulisy, namówienia, chodźcie, zjedziemy po prostu? Powiem szczerze, że wszystko się tak szybko rozgrywało, tam było tyle różnych rzeczy, które się wkoło działy i śpiewały zespoły różne i był prezydent. Tutaj dużo niecierpliwości, bo organizatorzy mówią, nie da się skoczyć, za mocno sypie, nie jesteśmy w stanie tej skoczni przygotować. Jedni mówią skaczemy, drudzy nie, więc tak szczerze powiem, to ja pamiętam tylko sam skok mój i później jak wjeżdżałem w ten szpaler tych nart, który był na dole i de facto później kolację z prezydentem, gdzie dostałem taką walizkę ze sztućcami srebrnymi, no i już sam bankiet później. No właśnie, kolacja z prezydentem to co najmniej za taki skok, bo dzisiaj sobie to odwinąłem, to te warunki były szalone, masa śniegu, też porywisty wiatr, ale chyba pana i kilku jeszcze śmiałków nic nie mogło powstrzymać wtedy. Nie, no myśmy wiedzieli, że to nie jest walka o zwycięstwo, to nie jest walka o jakieś tam punkty, więc dlatego też każdy wiedział doskonale, że ten skok musi być wykonany troszkę bardziej z tyłu kolankami. Nie odbijamy się do przodu, tylko bardziej w górę, żeby unieść się jak najwyżej nad tym zeskokiem i później też w miarę stabilnie wylądować w tym puchu, który tam był, bo jego tak było z 20-30 cm, żeby nigdzie nie przytrzymało ani nic, także każdy wiedział, że ma oddać bezpieczny ten skok. No a przed skokiem to Kuba Kot dzisiaj na antenie Eurosportu też wspominał, lampeczka szampana się pojawiła. Powiem szczerze, tego do końca nie pamiętam. Wiem, że może coś się tam na górze pojawiło, ale nie pamiętam tego w ogóle, więc no od tego też byli inni, którzy więcej mogli zapamiętać, bo ja to był jakby z jednej strony mój dzień, ale to jest tak jak na weselu. Jak jesteś panem młodym, to de facto ty de facto nie wiesz, co się dzieje w koło. Po prostu jesteś zszokowany. Niby z każdym chcesz pogadać, z każdym gdzieś tam jakiś szampana wypić, lampkę wina, czy nawet kieliszek, ale de facto to tak jakby nie był twój dzień. Myślę, że wiele osób może to potwierdzić, że lepiej jest na weselach i na jakichś imprezach, jeśli jesteś gościem. No to tak na koniec. 10 lat, dokładnie 10 lat po tamtym dniu. Jak ocenia pan kondycję polskich skoków? Bo były obawy, każdy z nas nosił to w sobie. Jak to wszystko będzie wyglądało? Chyba mamy więcej niż mogliśmy się spodziewać, tak zasugeruję tutaj odpowiedź. Nie, ja myślę, że super się stało naprawdę, że chłopaki teraz są w takiej dyspozycji przez tyle lat, bo to już 10 lat po zakończeniu mojej kariery. Mamy tak wspaniałych zawodników, odnoszą sukcesy z roku na rok. Wiadomo, że są i lepsze momenty, są i gorsze momenty, ale mamy takich zawodników, którzy mogą odnosić sukcesy i też to było też trochę moim takim marzeniem, żeby było coś, a nie tylko tak jak w moim przypadku, że ja cały czas gdzieś tam musiałem sam walczyć, nie miałem tej drużyny. Teraz naprawdę mamy zespół, który jest jednością i który i na dobre i na złe walczy, reprezentuje nasz kraj i gdzieś tam się wspierają.
Tak jak Włodzimierz Szaranowicz, którego pozdrawiamy z tego miejsca, powiedział, że ważne, żeby byli następcy, bo o to pan walczył przez całą karierę. No dokładnie tak. Ja tak jak mówię, no ja się strasznie cieszę, że gdzieś tam, zawsze się wypierałem tego słowa mały szamania, ale gdzieś tam to spowodowało, myślę, że dużo tych chłopaków gdzieś tam przyszło do klubów, zaczęło skakać na nartach i teraz kolejne, które są osoby, te dzieci, które chodzą, no to chcą być Piotkiem Żułą, Kamilem Stochem, Dawidem Kubackim, Maćkiem Kotem i Kubą Wolnym. Także to są takie chłopaki, które w przyszłości oby dały nam takie rezultaty i tyle pociechy, co teraz ci obecni.